Dobra, ja go za chwilę wyciszę. Dobra, czyli nie chcesz wchodzić, nie chcesz... Znaczy myślę, że będę przeszkadzał, nie? Także... Nie chcesz spróbować? No dobra, jeżeli się nasunie i ja jakieś pytanie, to zapytam. W porządku? To znaczy w trakcie sesji możesz tylko odpowiadać. Aha. No to dobra, dobra, okej, okay. To ja go jeszcze trochę odsunę, żeby tutaj mojego sapania nie było słychać. Dobra. Dobra. To zamknij sobie oczka i ty też, Asiu, zamknij sobie oczy. I teraz, Maćku, ja wprowadzę cię w stan bardzo głębokiej relaksacji. Najważniejsze jest to, żebyś odpowiadał bez cenzury umysłu. Czyli cokolwiek ci przyjdzie, jakakolwiek to będzie informacja, nieważne, po prostu mówisz pierwszą rzecz, jaka ci przyjdzie. Pierwszą informację, jaka się pojawi, bez względu na to, co będziesz o niej myślał, czy jest słuszna, czy niesłuszna, to nie ma znaczenia w ogóle. I najpierw weź sobie głębszy wdech i rozluźniający wydech. I jeszcze jeden głęboki wdech i wydech. Bardzo dobrze. Policzę od 10 do 1. A ty zrelaksujesz się jeszcze bardziej. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Siedem. Sześć. Dwa. Jeden.
Policzę od 1 do 3. A na 3 pójdziesz do przyczyny ezoterycznej problemów z nauką. 1. Dwa. I pierwsza informacja, która do ciebie przychodzi, albo obraz, jakieś słowo, cokolwiek. Maćku, czy pojawia się jakieś słowo, informacja, nie, odczucia? To zostań sobie chwilkę w takim stanie głębokiego relaksu. Asiu? Czy widzisz ciało subtelne Maćka? Widzę. Wygląda jakby on był nad jakimś molo. Widzę mewę latające. Co robi na tym molo? Stoi i obserwuje falę. Jest taki bardzo spokojny. Jest tam ktoś z nim? Nie, jest sam. To podejdź do niego i zidentyfikuj go. Czy to jest nasz Maciej? Jest. Jest, ale on jest taki bardzo wyciszony, nieobecny. Ale to jest on. Mhm. Czy jak się patrzysz w jego oczy, to one są nieobecne? One są tak nieobecne, zamulone. A co robią te mewy? Wydają jakiś dźwięk? Nie, nie, nie wydają. On jest jakby zamknięty w sobie, ma tą taką ciszę w sobie. Bardzo cicho, jakby oni nie słyszą, że fale wydają dźwięk, że mewy wydają dźwięk. W takim niemym kinie. A ty słyszysz to? Ja słyszę. Mhm. Zapytaj się go, czy wie, dlaczego jesteś w jego przestrzeni. Mówi, że wie, ale nie jest stuprocentowo pewien. Nie jest taki pewien tego, że wie po co, ale on odczuwa, że wie. A gdzie ma to odczucie, że wie? Jest nad żołądkiem. Tam jest jego najbardziej świadoma część? Tak. Tak poniżej serca nad żołądkiem, tak. Zapyta się go, co robi tam. Mówi, że obserwuje, że chce posiedzieć w sobie, ze sobą, że ten hałas, nie lubi hałasu żadnego. I to on sam wycisza sobie dźwięki, że nie słyszy tych mew ani fal morza? Mówi, dlatego, że jest tak skupiony na sobie, na tym środku, żeby nic mu nie przeszkadzało. A czemu chce być tak wyciszony? Na czym się chce tak bardzo skupić? Na czym w sobie się tak skupia? Bo wcielenia go wykańczają. Mówi, że ma dosyć. Męczą go wcielenia na ziemi? Mówi, że trochę tak. A ile już miał wcieleń? Już nawet 50. A jak doświadcza teraz ciała fizycznego Maćka? Jeszcze raz panka powtórz, bo coś przegrałam. A jak doświadcza swojego ciała fizycznego teraz?
Czuję je, ale chciałbym więcej spokoju. Jakby ciało fizyczne wytwarza zbyt dużo hałasu. To, co jest na zewnątrz, to, co Maciek fizyczny słyszy przez uszy, przez to wszystko. Chciałby tak jakby to ciało subtelne, chciałoby też wyciszyć ciało fizyczne. Okej. A jak długo chcę tam być, na tym molo? Nie myślał o tym w ogóle, że ma określony czas. Tak jakby cieszy się tym nawet, że jest w tym, bo to tak jakby mu coś przeszkadzało w głowie, więc on jest, jakby ja nawet rozmawiam z tą częścią, która jest tutaj, a nie z jego jakby głową. Jakby centrum, które normalnie rozmawia, tak. Okej. Co powoduje to, że ta jego najbardziej świadoma część lokowała się akurat w brzuchu? Dlaczego akurat tam, a nie... Wiesz, że tam jest taki harmik, taki hałas w głowie. Jak on chce korzystać z tej energii, powiedzmy, z tej głowy, to tam jest hałas. To jest mętlik. Tam jest coś, co jest sztuczne, on mówi. A co wytwarza? Nie daje mu ciszy. A co wytwarza ten hałas i ten mętlik? On tego nie wie, ale ja widzę, że tam jest coś jakby zamontowane. W głowie? W głowie, tak. Te kapelki. I dokąd one biegną? One biegną poza tą kreacją. A kto wytwarza tą kreację? To jest sztuczna kreacja. To morze, to molo, to jest jakby hologram. Ale gdzie jest jego centrum? Skąd jest emitowane? To jest taka mała skrzyneczka, która emituje cały ten hologram. I ona jest poza tą kreacją, na zewnątrz? Poza, tak. Ona wytwarza jakby taki rzutnik, który robi tą kreację. A gdzie jest to urządzenie w głowie, w ciele mentalnym? To jest cała głowa. Cała głowa? Cała głowa. Czy to powoduje piski w lewym uchu, które czuje Macie w świecie fizycznym? Tak, bo to jest i prawe ucho, i lewe ucho. I tutaj przez zatoki, przez całe, aż do szyi, do karku biegnie. Ale przez cały kręgosłup wzdłuż biegnie. I w kręgosłupie lędźwiowym jest wyjście. I co z tego wyjścia wychodzi? Też kabelek. Jedna konkretniejsza już taka rurka. Okej, a czy to najbardziej, skontaktuj się telepatycznie jeszcze raz, to najbardziej świadomą częścią i czy ona ma dostęp do tego, żeby poruszać się po całym tym ciele subtelnym, czy w jakiś sposób ma ograniczenie w tym brzuchu? Ono ma ograniczenie w głowie. Tam jej się ciężko dostać do tej głowy. Jakby ta głowa żyła swoim własnym życiem. A tak po reszcie ciała ma. Nawet ta część świadoma była świadoma tego, że ma ten kabelek wychodzący. Okej, to zapytaj się, co to za kabelek? Ono myśli, ta część, bo ta część świadoma, ona jest w większej części emocjonalną częścią. I nawet jak na emocjonalną część, jak ciało subtelne emocjonalne, to ono jest dosyć wyciszone. Więc ono mówi, że wiedziało, ale nie wie, czym jest ten kabelek. Ma takie przeczucie, że musi go mieć, ponieważ żyje na ziemi. Okej. A rozumiem, że część mentalna jest w głowie. Czy jest ciało subtelne w środku w jakiś sposób rozdzielone? Tak. Część mentalna z częścią emocjonalną. A seksualna? Kreacji? Też. A gdzie jest ulokowana? W dole. I czym są od siebie oddzielone? Czy jest jakiś rodzaj czegoś, co nie pozwala, żeby one się połączyły ze sobą? Jest jakieś pole właśnie emitowane.
Z głowy jest pole imitowane inne i z części, a tutaj nawet nie jest za bardzo, nawet tam tutaj to dole brzucha, tutaj część nóg i w ogóle to jest bardzo delikatne, bardzo słabe pole, bo ta część emocjonalna bardziej dostać chce się do głowy, połączyć się z tą mentalną częścią niż z emocjonalną, z seksualną. A co seksualna robi? Czy ona w ogóle ma jakąś, nazwijmy to, świadomość? Coś tam się dzieje? Jest, ale z nią jest najsłabiej się skontaktować. Dlaczego? Jest wyciszona. Czyli energia życiowa, energia kreacji w ogóle nie jest pobudzana? Nie, jest bardzo cicha. Jakby zaniemówiła jak te mewy. A czy część mentalna jest w stanie się komunikować z tobą? Tak, ale ona jest chaotyczna. Ona jest taka... Ona bardziej się zajmuje właśnie tymi kablami, jakby toczyła walkę z tymi kablami, z tym wszystkim, więc ona nie do końca zwraca na mnie uwagę. Ona wie, ta część mentalna, że ja jestem, ale ona ma tutaj własną walkę. To powiedz jej na chwilę, żeby zatrzymała czas. Aż jej ulżyło. I teraz nic nie musi walczyć, bo całe wszystko jest unieruchomione. Tylko ona mówi, że ten zegar tyka. Gdzie jest ten zegar? Jak ona zatrzymała czas, to jest coś, co tyka. Ona to słyszy, że ten czas jest i tak obligowany czasem. Że ten zatrzymany czas. A kto o tym decyduje? No te kable, ta głowa tutaj, to wszystko, co ona ma w głowie. Bo to wygląda jak zmechanizowane, jak teraz, jak weszłam w tą głowę, widzę, to jest jakby świat robotyki. A kto ustawił ten zegar, żeby tikał? To wszystko, co należy do tych kabli, do tych mechanizmów, do tej całej tutaj robotyki. Czyli cały ten mechanizm jest ustawiony przez kogoś? A czy część mentalna widzi i wie o tym, że jest pudełeczko, z którego jest emitowany cały ten obraz? Nie, zawsze się skupiała na tym, co w środku głowy, że ona ma tutaj. I jakie jest jej zadanie? Z czym walczy dokładnie? No walczy z tym, żeby ta cała tutaj, ta sztuczna inteligencja, no, mówi do mnie w taki sposób, nie przejęła jej całego ciała energetycznego. Czyli tak, to nawet ona wytworzyła to pole, bo to pole nie było aż takie, ono nie było sztuczne. I ona wytworzyła to pole, żeby do części emocjonalnej to wszystko nie weszło. Część mentalna wytworzyła to pole? Część mentalna, tak. Żeby bronić siebie, tej części emocjonalnej i seksualnej. A co powoduje, że ciało fizyczne Maćka robi cały czas bardzo proste błędy? Brak skupienia. To dosłowny brak skupienia ciała mentalnego. Ponieważ ono ma tutaj, ono musi sterować, ma bardzo dużo zadań, jest tak obciążone, musi dba o wszystko. To jest dba o swoje ciało seksualne, o ciało emocjonalne, plus do tego dba, żeby to nie poszło dalej. I jeszcze tutaj ogarnia w środku, w tym całym tym świecie robotyki, to wszystko, żeby to się utrzymywało na jej warunkach. Ona myśli, że chociaż coś robi, żeby to jednak było delikatnie na jej warunkach. No dobrze, a co stanowi powłokę tego wszystkiego? Czy jest jakaś zewnętrzna powłoka, w którym to się wszystko trzyma? Skoro ta część mentalna jest w środku, część emocjonalna też jest w środku i część seksualna? No to jest wszystko tak jakby w energetyce. Nie ma specyficznej powłoki. A, okej. Okay. I w energetyce są zanurzone te kable i okablowanie. Tak. Okej. Okay. Jakby ciało subtelne wygląda normalnie humanoidalną postacią, tylko wszystko na poziomie energetycznym się dzieje. Jak jest część fizyczna ciała, głowa, to jak w nią wejdziesz, to tam jest cały świat. A, okej. I on się koncentruje na tym. Tak. A kto wymyślił tą kreację morza i mola? Jakby to było życzenie części emocjonalnej.
żeby ona nie musiała brać udziału tego, czuć wszystkiego, jak walczyć ciało mentalne. Mhm. To było życzenie, ale to życzenie zostało spełnione, jakby życzenie poszło na zewnątrz. Czyli to życzenie zostało spełnione przez zewnętrzny czynnik. O, a kim był ten zewnętrzny czynnik? To jest ten, kto steruje tymi kablami i tą skrzyneczką. Dobra. Sprawdź, Asiu, tylko co się dzieje, kiedy ciało fizyczne odczuwa niepokój, bo ciało fizyczne często odczuwa niepokój. Zobacz taki moment, kiedy ciało fizyczne odczuwa właśnie taki rodzaj energii. Co się wtedy dzieje w tej przestrzeni? Ten ktoś się pojawia. Ktoś się pojawia w ogóle na tym molo. Różnego rodzaju, na przykład ludzie przechodzą, a część emocjonalna chciałaby być sama. Chciałaby mieć spokój, bez krzyków, a tam ktoś czasami krzyczy, ktoś czasami przechodzi. To ciało subtelne, całościowe, ono jest zawsze zwrócone na tym molo ku temu. W stronę morza. W stronę morza, ale też na falę patrzy. I to jest tak, że jeżeli ktoś przychodzi z tyłu, to pojawia się niepokój. Jakby ciało subtelne nie może się obrócić i zobaczyć, kto to jest. A pomimo tego, że uszy są zapchane tymi kablami, tym wszystkim, to też niedokładnie słyszy, tylko musi ciało emocjonalne zacząć wytwarzać taką emisję fal czuciowych. I wtedy, kiedy ono czuje, to wygląda jak sonar. Jak to się odbija, to widzi postać. Mm-hmm. I to jest humanoidalna postać, tylko że to, co przychodzi, to są puszczone jakby ciała subtelne. One czasami, ciała subtelne, są zabłąkane. Kiedy ciała subtelne chcą zaznać spokoju, zaznać tego, co tutaj macie odczuwać subtelne, to czasami one wchodzą. Przechodzą, ale to jest przechodzą i wtedy pojawia się czasami krzyk. Tak, ciało emocjonalne Maćka wtedy odbiera to jako bardzo duży niepokój, strach i tak jakby ktoś go zaczął ściskać, że ja chcę być tu sam. A do czego służą te wszystkie kabelki? Do czego to wszystko służy? Wie Maciek? Nie. Ciało emocjonalne tutaj mówi, że nie. A ciało mentalne? Tak. A mentalne mówi, że trochę wie. A co wie? Że chcą go kontrolować. Inni? Tak. To, co jest na zewnątrz. Aha. On nie może wyjść i z nimi walczyć na zewnątrz, bo musi się skupić tutaj na sobie, żeby nie zostało jego całe ciało przejęte, energetyczne. Więc nie ma, mówi, na to czasu, bo ten czas tu jest ograniczony, bo ten czas, nawet jak zatrzymuje, to on po pewnym czasie jest mechanizm taki, że znowu się włącza, więc nie może wyjść, ale wie, że z kimś walczy. A kto to jest? Pamięta? To mówi, że to są jakieś istoty, on już z nimi walczył. O, pamięta, że z nimi walczył już. Prawie ich pokonał. To teraz cofniemy się w czasie do momentu, kiedy po raz pierwszy spotkał te istoty na swojej linii czasowej. 1, 2 i 3. Już tam jest. Mówi, że on już to chciał zrobić, tylko nie może odkodować tego, bo to jest, jak w głowie zobaczyłam, że to jest jakaś pamięć środkowa w tej głowie i on nie może, i to jest zabezpieczone kodem. On mówi, że nie może po prostu w momencie, kiedy on tam idzie, żeby odkodować właśnie tą pamięć, gdzie był początek, to z tyłu, to wygląda jakby drugi Maciek w głowie, tylko mentalny, z tyłu go coś łapie. Łapie mu za tą energię. Za jego energię i to są jak pnącze, jak te kable, jakby one żyły i go oplatały, tą energię i go zaciskały. Więc on w momencie, kiedy chce tam już wejść, i zobaczyć, co się dzieje, to się wszystko dzieje w głowie, jakby ta mentalna część. Rozumiem. To nagle go coś oplata. To jest tak, jakby on uciekał i coś go ciągle łapie.
On nie może się przedostać, jak to jest jak sen. On próbuje uciekać, a coś go łapie. I nie może się wydostać. To jest jak labirynt, mówi. A pójdźmy do snu, który miał Maciek, kiedy dwóch ludzi zabrało go na siłę do kina, mimo tego, że on nie chciał iść, a potem, no nieważne, idziemy do tego snu. To się dzieje wtedy właśnie, kiedy on próbuje dostać się do własnej informacji. Jak próbuje coś odkryć. I to samo to ciało subtelne, mentalne robi tutaj. Mhm. I to wtedy zawsze go opata. Coś zostaje zmuszany, zaciągnięty. On niby nie chce, ale tak jakby nie miał sił, żeby się temu oprzeć. Więc znajduje się w tym miejscu, gdzie oni go prowadzą. A to jest miejsce właśnie, mówię, to ciało mentalne, gdzie jest pozamykane, gdzie, nie wiem, puszczają mu nawet ich horrory, takie no, bardzo nieprzyjemne sytuacje. Tak, żeby on zapomniał, po co on tak naprawdę szedł, czego chciał się dowiedzieć. Mhm. Oni się pojawiają w przestrzeni, czy wszystko jest... Co się dzieje? Pojawiają się w jego przestrzeni? Oni się pojawiają w jego przestrzeni poprzez te kable w głowie. A, czyli nie wchodzą, tylko wytwarzają jakby obraz w jego głowie przez te kable. Tak, to ale czasami wchodzą. Czasami rzeczywiście są. I to jest to ciało emocjonalne bardziej wtedy popychane do tego, żeby wytwarzało emocje. I wtedy oni się znajdują za, tak jakby za nim, jakby za plecami aż. Mhm. Czyli przekraczają, rozumiem, że jest ta skrzyneczka, która emituje ten hologram i oni wchodzą do tego hologramu? Czy oni to, jaki jest dystans? Tak, jaki jest dystans między Maćkiem, ciało subtelnym Maćkiem, a pudełkiem, które wyświetla hologram? 5 metrów. Mhm. I oni jak wchodzą w przestrzeń, to wchodzą za to pudełeczko, czy stoją przed nim? Jak wchodzą, to stoją przed nim. Już wchodzą w ten hologram. Okej. Okay. Mhm. I co się wtedy dzieje z ciałem emocjonalnym? Ma poczucie, jakby lampka czerwona się włączała i takie, uwaga, niebezpieczeństwo. Jakby sygnalizuje, że coś jest nie tak. Mhm. Bo jak przychodzą ludzie, inne ciała subtelne, to czuje niepokój spowodowany właśnie takim programem, schematem, jeżeli chodzi o ludzi, ale to nie jest taki niepokój, jak wtedy, kiedy oni wchodzą. Wtedy jest niebezpieczeństwo, zagrożenie utraty energii. A oni pobierają energię? Tak. Tak. Oni przede wszystkim idą, bardzo często wchodzą, bo się ta rurka zapycha, która wychodzi z A co płynie w tej rurce? Płynie właśnie energia. Płyną informacje, tam jest dosyć gruba rurka, która ma kable, ale te kable, one już nie są takie jak w głowie, tylko te kable są impulsami, które na przykład tworzą nowe programy, muszą mieć obraz, co się dzieje w głowie, z ciałem mentalnym. Jak dokładnie wygląda to ciało mentalne. Czyli co robi, co pragnie uzyskać, więc, ale ona się czasami zapycha, bo biegnie też energia z ciała emocjonalnego. Czyli tak jakby jest jedno wyjście. A czemu mi tak bardzo zależy na tym, żeby energia akurat mentalna była tak pochłonięta? No, oni nie lubią, jak on myśli. Nie lubi, jak on analizuje. Mhm. Jak on próbuje dociec informacji. No właśnie, idź teraz do takiego momentu, kiedy ciało fizyczne... A poczekaj jeszcze, powiedz mi, kiedy oni są w przestrzeni, zaraz sobie Maciek też rozkoduje, kto to jest, to czy ciało mentalne rejestruje to, że oni się pojawiają? Mentalne mniej, emocjonalne. Mhm. Jakby to jego ciało emocjonalne jest tym sonarem, jest tym i taką intuicją ogromną. A czy ciało fizyczne korzysta z tej intuicji? Czasami tak. Mhm. Dobra. Zobacz, Asiu, co się dzieje, kiedy ciało fizyczne Maćka ogląda bądź szuka informacji dotyczących konstruktu
naszej rzeczywistości, że to jest sześcian, że to jest Matrix, że są archonci. O, nie lubią tego. Oj, jak te, właśnie to jest te momenty, kiedy oni bardziej obserwują to ciało mentalne. Dlatego oni powiedzieli, że nie lubią, jak on myśli, jak analizuje, jak się doszukuje informacji, tak jak ciało mentalne się doszukuje informacji. Więc ciągle dają mu na poziomie walki. Czyli to, co on ogląda na zewnątrz, to, co jego ciało fizyczne nawet, bo ono się też zmienia, to oni próbują mu to wtłoczyć na przykład, okej, okay, masz te informacje, ale wiesz co? Będziesz musiał więcej walczyć. Im więcej informacji zdobędziesz, tym większą walkę będziesz toczył. Mhm. To jest program. Ale to jest program podawany mu już, czy to jest program, tak, który ciało mentalne już uwierzyło? Uwierzyło, ono uwierzyło w to. Tak, na początku było podawane, tylko ono jest nadal podtrzymywane, ten program. Żeby to mentalne ciało nie myślało. Bo ono, czyli ciało mentalne ma, jego ciało mentalne ma łatwo, taką zdolność łatwego łączenia kropek. A zobacz dokładnie moment, w którym Maciek popełnia błąd w swojej pracy. Błąd bardzo prosty, który znacząco może wpłynąć na jego pracę zawodową. Zobacz, co się dzieje dokładnie w momencie, kiedy on popełnia ten błąd. Oni się zaczynają uśmiechać. To jest taki uśmiech bardzo dobrze. On naprawdę i on i to tak jakby ciało mentalne dawkowali mu, zobacz, ty nie jesteś taki mądry, jak myślisz. Nie jesteś wcale taki mądry. Ty popełniasz błędy. Jesteś człowiekiem, zwykłym człowiekiem, robakiem. I ty myślisz, to tak jakby nie traktuj siebie i swojej energii, bo wpadasz w próżność. I to dawkują ciało mentalnemu. Jakby jak możesz, zobacz, ty popełniłeś błąd. Mhm. A ciało mentalne, nie, ja nie popełniłem błędu. I to jest tak jakby znowu walka. Mhm. Jakby nie do, to, tak jakby to ciało mentalne ma program, że nie chce popełniać porażek. Że porażki są czymś dla niego bardzo uwłaczającym. Że jak to? Jakby wymagał od siebie, o, to jest wymaganie od siebie zbyt, tak jakby zbyt wiele takiej profesjonalności. I nie chcę sobie pozwolić na to, żeby popełniać te błędy. Ciało fizyczne Maćka też jąka się. On ma takie przekonanie, że to jest związane ze szczepionkami, że jest to poszczepienne, po szczepieniu na odrę. Wtedy pojawiły się u niego problemy z mową. Zobacz, co jest przyczyną, czy to jest przyczyną tego, że ciało fizyczne się jąka? Może ta szczepionka była inicjatorem, ale to nie jest przyczyna. Mhm. Nie, przyczyna nie. Przyczyna jest to, że ciało mentalne już, on się urodził już. On się już rodził parę wcieleń temu, już miał problemy z łączeniem tego ośrodka głowy z ośrodkiem mowy. To jest dokładnie rozdzielenie ciała emocjonalnego z mentalnym i wtedy jakby tym środkiem jest tutaj to wszystko, to garno, ta mowa. Gdzie czasami, to tak jakby nie mógł zebrać myśli i to, co jest w głowie, to on myśli normalnie i to jest płynne, fajne, ale jednak z mową to nie wychodzi tak, jak i czasami widzę, że może stać, poprzednie wcielenie tak miało, że ono mówiło, a mówi coś innego niż to, co ma w głowie. I teraz tak widzę tamto wcielenie, myślę, ale coś ze mną jest nie tak. Skoro ja tu w głowie przecież wiem, co mam powiedzieć, używam specyficznych słów w myślach i potrafię używać, ale to, co wychodzi z mojej buzi, czyli do świata zewnętrznego, nie jest takie same. I on przez to w poprzednim wcieleniu czuł się, coś się ze mną nie tak. Czy ja jestem po prostu głupi, chory psychicznie? O co chodzi? Mhm. Zapytaj się części mentalnej, kiedy podjęła decyzję o tym, żeby rozdzielić część emocjonalną? O, dawno temu.
Mówi, już tak dawno temu, że nie pamięta. Ona już tak dawno walczy, jest tak zmęczona tą walką. I mam wrażenie, że on już szedł z tym rozdzieleniem. Może nie tak dużym. Tam była komunikacja, ale zawsze była... Ale jakby poczekaj. Nie... Tak. Zapytaj się go, kiedy postanowił rozdzielić i czy to on podjął decyzję, że rozdziela też ciało twórcze, seksualne. To poszło razem z tym, kiedy rozdzielił ciało emocjonalne. I to on podejmował decyzję. On rozdzielił. Świadomie on rozdzielił. I to nie było, to było jeszcze przed wcieleniem się na ziemię. Okej, to skoro on podjął tą decyzję, to teraz idziemy do tego momentu, kiedy podejmuje tą decyzję, kiedy używa swojej własnej woli. 1, 2 i 3. Idziemy na moment, zanim podejmie tą decyzję. Jest jakimś oficerem, to nie jest to wcielenie. W momencie, kiedy on się cofał, to bardzo dużego bólu głowy dostał. Ale jest całe? Jest. Udało jest mu całe? Się przeskoczyć, tak. Okej, okay. Jest całe. Jest całe, czuję. Oczywiście bardziej jest mentalny. Czyli ta mentalna jego strona jest taką formą rządzącą, ale czuję i ciało emocjonalne, wszystko jest w takim połączeniu. Okej, to teraz zatrzymujemy czas. Czas jest zatrzymany. Dobra. I powiedz mi, czy on jest gdzieś wcielony? Tak, to jest jakieś wcielenie. To jest ciało fizyczne na ziemi, czy gdzieś indziej? Nie, gdzieś indziej. Widzę, że... Ale humanoidalne. Okej. Okay. Powiedziałeś, że jest oficerem? Tak, jest oficerem. Na statku. I znajdujemy się na tym statku. I z jaką misją lecą? Bądź co jest ich celem? Oni mają cel tak jakby wynajdywania nieprawidłowości w kosmosie. Coś się w stylu, tak, we wszechświecie. A dlaczego on jest akurat oficerem w tej misji? Co go predysponowało do tego? Odwaga. On miał bardzo dużą odwagę. On miał szybkość myślenia, analizowania. W tamtym momencie rozumiem, że cały czas to ma. Tak, ale już ona spada. Dlaczego? Dlatego, że zobaczył, jak to wszystko, on jakby zrozumiał. Wiesz, to jest jak obudzenie, nie wiem, z Matrixa, jak w tym filmie Matrix. On tak jakby się obudził i zobaczył, jak to wszystko jest skonstruowane, że pewne sytuacje, nawet jego planeta jest manipulowana do tego, żeby wysłać właśnie coś, żeby tworzyć walkę, żeby tworzyć sztuczną walkę i on walczy, myśli, że on walczy, a on tak naprawdę walczy, gra w ich grę. Aha. Tak. To skoro gra w ich grę, to musi wiedzieć, kto tworzy tę grę. Więc teraz... I właśnie on to zobaczył. I on to wszystko odkrył. On zobaczył jakby, nie wiem, obudził się nagle i zobaczył rzeczy na zewnątrz, tak jakby spojrzał w niebo i widzi niebo, czyste niebo, jak to dosłownie nad tym morzem. Ale on się obudził i zobaczył konstrukty. No to wychodzimy teraz poza konstrukty. Teraz ty i on jesteście poza tymi wszystkimi konstruktami. 1, 2 i 3, tak żeby to zobaczyć całkowicie z zewnątrz. Tak. On wyszedł, tak jakby jest ciałem subtelnym w tamtym momencie. Wyszedł z tamtego ciała. Okej, okay, bardzo dobrze. Jak widzisz jego ciało subtelne? Jest... połączone całościowo ze sobą, ale małe kostki, sześcianki takie w sobie ma. Ale on to widzi. On widzi, tą infekcję się ogląda. Do czego służą te kostki? Do manipulowania jego energią. Do tego, co widzi, do tego, co czuje, ale to jest tak delikatnie na początku. Jakby został zainfekowany. Okej, okay, a teraz gdzie jest w jego ciele subtelnym element, rzecz, program, cokolwiek, co umożliwiło mu wejście do tej gry? Zgoda, cokolwiek. Coś, co... Tak, jest zgoda. Jest taki jego akces... rodzice się zgodzili. Co jest w nim? W nim jako ciele subtelnym.
coś, co daje mu... Porządek, podporządkowanie. Mhm. Krzyk. O, to jest bardzo było schowane. Krzyk. To znaczy? Się schował. Schował się jak jakby swoje wewnętrzne dziecko, bo to jest jeszcze inne wcielenie. Po prostu ktoś na niego krzyczał i on tak dostał taki sygnał od swojego ciała fizycznego i zrobiła się taka mała jakby czarna plamka energii, jakby zamknął jakąś część swojej energii. Mhm. To teraz niech to strach. Rozpuści. Strach. Mhm. O tak, teraz dopiero spuścił, bo wszedł w tą plamkę, przeżył tą całą sytuację tego strachu, teraz uświadomi mnie, przecież ja to mogę rozpuścić właśnie. Każda gra ma swojego konstruktora i każda gra ma swoje zasady. Do każdej gry trzeba wejść. Z każdej gry można wyjść. Czy wyszedł całkowicie z tej gry, czy jeszcze częściowo w niej jest? Wyszedł. On jeszcze wyszedł z tego ciała subtelnego inną energią. Z przestrzeni tego tam ciała subtelnego i jest teraz, mogę to nazwać półesencją, ale jest sobą. Całkowicie świadomym. A czemu półesencją? Bo to nie jest do końca esencja, ale nie jest do końca ciało subtelne. Jakby pomiędzy. Okej. No dobrze. To teraz chcę z powrotem wejść do tej gry. Tak, dla eksperymentu, żeby zobaczyć, co się wtedy dzieje. Już zupełnie inaczej wszedł. Już widzę ciało subtelne. Ale może wejść? Czy musi komuś może dać jakąś wejść. Zgodę? Nie. Każdy wejść. Może wejść? Nie, on może wejść A z swojego ty? Ciała subtelnego. Nie, bo to jest jego energia. Czy to jest indywidualnie skrojona dla niego gra, czy kokreacja? Nie, on już jest ciałem subtelnym. Wygląda tak, jest... na statku jest ten mężczyzna, który jest inną cywilizacją, tym dowódcą. On wyszedł po prostu, jak z łuski, ciało subtelne, które miało te sześciany w sobie, które było zainfekowane. I w momencie on jeszcze wyszedł z tego, jak naprawił, jakby jak oczyścił ten strach, który miał tą plamkę czarną, wyszedł jeszcze raz, gdzie był pół esencją, pół ciałem subtelnym, coś pomiędzy i wtedy postanowił, ale nadal widzi to ciało subtelne, które tam stoi zainfekowane. I jak powiedziałaś, on wszedł to pół ciało subtelne, pół esencja, bo całkowicie czyste, świadome. I nagle jak wszedł, to ciało subtelne wszedł do siebie, w tamtą kreację, to nagle on nawet w tej kreacji... Ale dalej tam w tej kreacji jest rozpisana scenariusz i gra dla niego? Nie, on już nie obliguje się. Nie, nie on. Może jego współtowarzysze, które są na statku, czyli ale co, nie jest, on. Jest użytkownikiem na jakich zasadach? Na swoich, jakby zmienił swoją przeszłość. No dobra, no to teraz idziemy do dnia dzisiejszego. I zobacz teraz od ciała fizycznego, gdzie jest teraz jego ciało subtelne? No jesteśmy zupełnie gdzie indziej. Gdzie? Nie, on jest w swojej przestrzeni. Nie ma nic dookoła. Nie ma nic dookoła, tylko on jest, stoi i się patrzy na mnie, zupełnie inaczej wygląda. Czyli zmienił linię czasową w tamtym momencie? Tak. A miał wcielenia na ziemi? Tak, trzy. Ale wszystko jest połączone. Dobra, to teraz chcę, żeby poszedł do momentu, kiedy po raz pierwszy zdecydował się na to, że wchodzi do tej gry. Chcę zobaczyć ten moment, zanim zdecyduje się do wejścia do tej gry. Chodzi ci o ziemię? Niech będzie. Widzę, jak widzi ciało fizyczne, ziemia i jakby poprzez
już teraz no, wchodzi na własnych warunkach. Ale wybiera ciało fizyczne, kreuje je, że tak, to się, ciało fizyczne się wciela i bezpośrednio się wciela. Dobra, to zrobimy inaczej. Rozłącz się, Asia, teraz ze wszystkim. I wrócimy do momentu, kiedy jest wcielony jako ten oficer i tego momentu, kiedy nabywa świadomości, że jest w grze, że jakby budzi się z tego Matrixa. I że wie, że jest to konstrukt. Tak, widzę. To teraz jest w tym ciele fizycznym. Dobra, to teraz ma to ciało fizyczne i jest ciałem subtelnym. Zatrzymuje czas. I teraz kto jest twórcą tej gry? Humanoidzie. W którym momencie wydał zgodę na to, że gra na ich warunkach, że gra w ich grę, że wchodzi w ich grę? W momencie, jak był mały. Jak był mały. W tamtym ciele? W tamtym ciele, tak, tak. To jest to wcielenie. To chodźmy do tamtego momentu i powiedz mi, co się dzieje na planie subtelnym wtedy. Co jest mu przedstawiane? Te kosteczki, które ma już w sobie, a nie miał ich tak dużo, te sześciany energii, to one zaczęły oblepiać tą czarną plamkę, którą miał. Okej, okay, czyli wtedy jego rodzic krzyknął na niego? Nie, to jeszcze inne wcielenie. To jest jeszcze ale tą przed... plamkę już miał. Tą plamkę już miał, jak się urodził w tym wcieleniu jako oficer. Okej, okay. I to i ta plamka czarna była zamkniętym strachem? Tak, tam było bardzo dużo strachu poprzez tego, że rodzice zaczęli na niego krzyczeć. Tak jakby go ich opętało. Ale to jest ta sama planeta. Okej, okay, dobra. Tylko inne wcielenie. I w moment, w którym ci humanoidzi przychodzą do niego, ile ma lat jako ciało fizyczne w tamtym miejscu? 12. Dobra, to idziemy i obserwuj, co się dzieje, co mu proponują. To bardziej poprzez strach, bo został zrobiony. On się zgodził, ponieważ też przyjął jakby stanowisko matki i ojca, czyli dla nich to zrobił. Bo widział, że tamte ciała, że ci humanoidzi mają też te ciała subtelne mamy i taty w tamtym wcieleniu. Oni mieli te ciała subtelne, bardzo duży kontakt ze sobą. I teraz on nagle pozostał sam. Jeszcze ten strach się odezwał, więc on się zgodził tylko dlatego, że kiedy zostanie puszczony on, taką ofertę dostał od humanoidów, to tamte ciała subtelne jego rodziców w tamtym wcieleniu też się uwolnią. On bardzo dobrze znał tamte ciała subtelne, nieraz się wcielali. Okej, okay. I w momencie takim, w którym wydaje zgodę, to na co się dokładnie zgadza? Zgadza się. On się ogólnie zgadza na te kosteczki. Na te kosteczki energii, to, żebyśmy badali twoją energię. To jest do tego okłamano, że będziemy badać twoją energię. Okej, okay. Powiedz mi po prostu, co mu mówią. Tak, mówią mu, że chcą badać energię, chcą badać kosmos, jak widziałeś, że pewne, bo on się z nimi kłócił, zaczął się kłócić z nimi. Mówi tak, ale wy manipulujecie cywilizacjami, zabieracie tą wiedzę, że każde ciało subtelne, każda cywilizacja ma prawo wiedzieć o wszystkim. A oni mu pokazali pewne sceny obrazów, kiedy ujawnili się tak naprawdę i całe cywilizacje popadły w obłęd, w strach, że zniszczyli własną planetę. Tak mu negocjują z nim, że jeżeli by to zrobili przy wszystkich planetach, to nie jest, to nie ma, ci ludzie, cywilizacje. Dobra, nie Asia, mają gotowości. Powiedz mi, na co on się zgadza dokładnie. Zgadza. On przede wszystkim wtedy, w tym momencie, kiedy oni mu to tłumaczą, on przyznaje im rację. I to jest ten punkt.
On zobaczył sens tego, dlaczego Czyli oni chcieli. uwierzył w ich narrację. Uwierzył w ich narrację. I to był moment, w którym pojawiło się więcej tych sześcianów w jego ciele subtelnym. Tak, się na nie zgodził. Oni mu jeszcze mówili, że zobacz to jako ciało fizyczne, jeżeli obudziłeś się, widzisz to wszystko, nie będziesz pasował do tej cywilizacji, nie będziesz pasował do tej mamy, do tego taty. Będziesz A wyrzutkiem. co sprawia to, że on im wierzy? No, wierzę w ich narrację. To sprawiło to. Ten strach, ta plamka sprawiła to, że on im uwierzył. Ten strach przed utratą w ogóle mamy i taty, że on się oddzieli. Dobra. No to teraz, kiedy ma już komplet informacji, to w którym momencie decyduje się zmienić swoją linię czasową? W momencie, kiedy on usuwa tą czarną plamkę. Ten strach. Ten strach go ograniczał do tego, że zaczęło się rozdzielać ciało mentalne od emocjonalnego. W momencie, kiedy on uświadomił sobie, że on nie musi nosić tego strachu. Strachu o coś na zewnątrz. W tym momencie on jakby, nie wiem, zobaczył wszystko i nie boi się tego widzieć. Nie bał się tego widzieć. I to był moment, kiedy on doskonale wie, że to on jest autonomiczny. On jest tym kreatorem, który to tworzy i nie musi wchodzić w żadne gry, przyjmować żadnych schematów. A te sześciany nadal istnieją w jego przestrzeni? One się w ogóle rozpuściły. To nie miało nawet szansy. To jak pył się rozpuścił. A czy jest jakaś zgoda jeszcze, której udzielił humanoidom na przebywanie w jego przestrzeni? Nie, nie, nie. On doskonale wie, jak rządzić swoją przestrzenią i to nawet nie jest na poziomie rządzenia bądź walki. On wie, że nie musi walczyć, bo on ma siebie przy sobie. To czyli ten program, że musi walczyć i siebie bronić, nie pojawił się w ciele mentalnym? Nie pojawił się w ogóle. Nie, bo on się później trochę pojawił, ale już na tym poziomie już go nie ma. On się w ogóle nie pojawił. Bo zrozumiał, że nie musi. Nie musi w pole walki, w grę. To jest tak naprawdę gra. Czyli nie wszedł w grę. Wiesz, nie wszedł w ogóle żadnej gry. No dobra, to idziemy do dnia dzisiejszego, do momentu, z którego do ciebie mówię. Tylko tak samo właśnie jak poprzednio. Taki autonomiczny, ale jest w swojej przestrzeni. Czy jego ciało mentalne ma taką jakość właśnie szybkiego myślenia i łączenia kropek? Ma, ale fajnie wygląda, bo nie ma granic pomiędzy ciałem mentalnym, emocjonalnym i seksualnym. To jest tak jakby jedno ciało. Tylko ma wartości, tak jak właśnie mental, emocje, czy ta seksualność. On używa wszystkiego naraz. A jak odczuwa swoje ciało fizyczne, swoją manifestację w materii? Fajnie, on tak jest trochę nawet zafascynowany tym, że to nie jest typowy konstrukt, to jest żywe, to ma materię, to ma też swój własny jakby, to ciało fizyczne ma własną nawet inteligencję, mechanizm, jest zafascynowany tym, jak to wszystko jest, jak skonstruował to. Właśnie, jak spostrzega inteligencję ciała fizycznego i jakby w konstrukt umysłu w ciele fizycznym? Jestem zafascynowany, w jaki sposób udało mu się to też stworzyć. On sobie wybrał takie ciało, taki konstrukt, to wszystko sobie sam zrobił, żeby właśnie jego mózg był taki, a nie inny. Jest z tego bardzo dumny.
No dobrze, to teraz z tej perspektywy, kiedy jest na własnych warunkach, jak widzi tą koncepcję archontów, sześcianu, matriksu? On to widzi, ale on to postrzega, że mnie to nie obejmuje. Że on nie musi z tym walczyć. Jeżeli pewne ciała osobne przyjmują to, to jest ich odpowiedzialność, on mówi. Ja wypisałem się z tego, mówi, świadomie. I nie muszę już walczyć. Jeżeli nawet mówi, nie wiem, coś, cokolwiek wskoczy do niego, odwiedzi, bądź zobaczy to wszystko, on nie musi w to drążyć, on nie musi tam wkładać ręki, on po prostu wie, że wystarczy pstryknąć palcami i to on jest, mówi w taki sposób, że on jest właścicielem siebie samego, że to on rządzi, on ma tą, jakby tą akceptację siebie. A jest w stanie zobaczyć w przestrzeni energetycznej konstrukt, który zajmuje się przechwytywaniem dusz? Jest w stanie zobaczyć. On to wie. On jak, wie to, jak to widzi z zewnątrz? Kto zarządza nim? Wygląda jak takie tornado. Mówi, że to bardzo dużo różnych istot tym zarządza. Jest dużo różnych konstruktów. Różnych. Nie ma, tak, tak. Nie ma jednego właściciela, który to wymyśla. To jest jakby ktoś kiedyś stworzył bądź wymyślił już bardzo dawno temu taką ideę, jak przechwytywanie dusz, ale to potem jakby to zostało, nie wiem, tak coś jak, nie wiem, pokazuje mi jak telewizor na ziemi. Ktoś to wymyślił, ale teraz to jest tyle marek, że nie ma jednego właściciela telewizora. No rozumiem. Tu jest to samo. Dobra, to pójdziemy, tylko nie mów, ile lat będzie miało ciało fizyczne, kiedy umrze, ani jak, tylko pójdziemy do momentu, kiedy ciało fizyczne Maćka umrze, czyli zdecyduje się na opuszczenie tej przestrzeni. I powiedz mi, w jaki sposób opuszcza tą przestrzeń. Muszę z bardzo takim dużym spokojem i to jest jak mgnienie oka, jak jakiś flash. Jaką ma intencję, w jakim kierunku się porusza? Jest esencją, jakby wrócił do siebie. Ale to zostaje na ziemi? Szuka kolejnych? Nie, bo całą energię jakby... Ja rozumiem, tylko pytam się, czy będzie się wcielał na ziemi. Czy idzie gdzie indziej? Wiesz, że on mówi, że dla niego nie ma to znaczenia, bo ma dla siebie, ma siebie przy sobie. Więc... No ale jaką decyzję podejmuje? Zostaje, idzie gdzieś dalej, nie, do innej przestrzeni? Gdzieś dalej. Nie, czy gdzieś wybiera? Dalej. Wybieraj coś innego. Okej. A co mu się najbardziej podobało w ciele, w życiu Maćka fizycznym? Że zebrał bardzo dużo informacji. Tak jakby wyczerpał. Jakby jego ciało fizyczne jakby zebrało wszystkie informacje, które chciał. Jakby uzyskał ten swój własny sukces. Jeżeli chodzi na poziomie energetycznym. Czyli realizował swoje intencje, jeden tak, słowem. Nie ma niedosytu, o. I to jest, mówię, że najpiękniejsze, że nie ma niedosytu. Bo ta niedosyt prowadzi do tego, że się wcielają. No tak. No dobrze, to teraz troszeczkę zmienimy. Pójdziemy sobie o rok do przodu w czasie od tego momentu, z którego do ciebie mówię. I zobacz, czy Maciek fizyczny będzie odczuwał piski w uszach, w uchu. Nie ma żadnych pisków. Zobacz na moment, kiedy zaczyna rozmawiać z ludźmi i czy w ciele fizycznym pojawia się stres. Nie, to jest taki relaks ma w sobie.
Taki, wiesz, to nawet ta mowa jego jest zupełnie inna. Zaobserwuj, czy jak wykonuje jakieś zadania, czy popełnia błędy. Czy robi, czy popełnia tak. proste błędy. Tak, popełnia czasami. Ale zobacz, czy w pracy, kiedy musi wykonać coś bardzo ważnego, popełnia proste błędy. Nie, nie. Ale czasem mu się zdarza popełniać błędy i jest to jakieś takie, on to traktuje bardzo ludzkie, naturalne i okej, okay, dobrze, już wiem. I potem już nie popełnia tego błędu. Znaczy dla niego nawet to nie jest błąd. To wszystko sprawiło, że on zaakceptował siebie. No dobrze, a zobacz, czy ma problemy z nauką, że chce się nauczyć czegoś nowego i czy pojawiają się problemy z przyswojeniem nowych informacji. Nie. Nie, idzie to bardzo ładnie, płynnie. W jego najlepszym czasie dla ciała fizycznego, żeby przyswoiło te właśnie zewnętrzne informacje i przetworzyło je jako swoje informacje. No dobra, to teraz powiedz ciału subtelnemu, żeby sprawdziło, czy na poziomie fizycznym pozostały jakieś zapisy lęku przed popełnieniem błędu. Nie. Nie, nie, to się zmetabolizowało. No dobrze. To jeszcze zobacz moment, kiedy Maciek wykonuje jakąś pracę, na której mu bardzo zależy, jest skoncentrowany i powiedz mi, jak wtedy działa jego energia mentalna. Czy wykorzystuje 100% swojej energii mentalnej? Tak, tak. Na tym poziomie ciała fizycznego wykorzystuje 100% energii mentalnej. Mhm. No dobrze. To wracamy sobie do dnia dzisiejszego. I fizyczny Maciek zadał takie pytanie, czy dusza zna drogę wyjścia z tego konstruktu Matrixa? Więc to ciało subtelne odpowie w swojej formie fizycznej. Tego ciało subtelne mówi, że nie ma żadnego wyjścia i nie ma żadnego wejścia. Bo nie musi ani nigdzie wchodzić, żeby potem szukać wyjścia. Ono po prostu samo zdecydowało, że nie ma dla niej konstruktu żadnego Matrixa. Jeżeli jest gdziekolwiek na zewnątrz, to ciało subtelne nie musi w to w ogóle wchodzić. Musi w ogóle uczestniczyć w tym, bo już uczestnictwo, szukanie wyjścia, wejścia, już jest, to tak jakby to się ten Matrix zaczynał nas otaczać w taki sposób. Więc ono mówi, że ono decyduje się nie brać w tym udziału, pomimo tego, że to może być na zewnątrz. Może być to, jeżeli chodzi o zwykły program ziemski, gdzie ciało fizyczne chodzi, to i nawet uczestniczy. Jeżeli cokolwiek jest z Matrixa, powiedzmy telewizor, zwykłe oglądanie i to pochodzi z Matrixa, to nawet ciało fizyczne oglądając to, czyli uczestnicząc w tym, nie bierze w tym udziału. Bo tak jakby ciało subtelne nie pozwala sobie. Jest to autonomiczne. Więc, no rozumiem, nie tak, ma takiej w ogóle idei, to, że... Tak? Tak, tak, więc nie musi nigdzie wychodzić. A nawet jeżeli by weszło, to jest, on mówi, że to jest jak mgnienie oka, które decyduje, okej, okay, może wejść. Się każdy wycofać, tak, tak. Dokładnie, w każdej chwili można wejść i wyjść. Dokładnie, że nawet jakby weszło, nawet jakby, nie wiem, cokolwiek, dlatego on powiedział, nawet jakby cokolwiek wskoczyło w jego przestrzeń, to może po prostu jak za wstrzyknięciem palców, po prostu nie ma, koniec. Więc nie ma błędu, mówi, z którego nie można wyjść, nie ma problemu, z którego nie ma rozwiązania. Dokładnie tak. I ciało fizyczne Maciek fizyczny zadał jeszcze takie pytanie, gdzie jest jego dusza? W nim. Ciało subtelne mówi w sobie. Mówi, że czasami człowiek nie potrafi, umysł fizyczny nie potrafi zrozumieć,
że nie ma jako takich warstw. On mi tak pokazuje, że nie ma warstw, że coś jest tu, coś jest tam. To, że on jest w nim, to znaczy, że rzeczywiście siedzi w nim. Ale to jest po prostu, on jest w nim i wszystkim na zewnątrz. Tylko, że czasami mówię, że ciało fizyczne nie potrafi ten mózg przetworzyć tej informacji, że energetyka jest wszędzie. Więc on może jest w nim, czyli tu jakby centralnie w ciele fizycznym, całościowo, ale też istnieje wszędzie. Jakby wszystko się w nim dzieje, więc jeżeli mówi, że ma odpowiedzieć centralnie na to pytanie, to odpowiada, że jest w nim. W środku. I wszędzie. No to będziemy powoli wracać. I jeszcze, czy ciało subtelne nabyło już całkowicie, bądź przypomniało sobie, że wierzy dokładnie, że tworzy to, w co wierzy? Tak. A co ma teraz wokół w swojej przestrzeni? On mówi, że może wszystko sobie wytworzyć, co chce. Czyli, ale to i tak mu się wszystko dzieje. To jest, on wygląda tak, jakby on był własną przestrzenią też. Że nie ma ciała subtelnego, które tam stoi, tylko po prostu jest skupiskiem energii. No to żegnamy się. Wracamy do swojej przestrzeni. Asiu, wróć sobie do swojej. Za chwilkę. Policz od 1 do 3, na 3. Otworzysz oczy, ale teraz rozłącz się ze wszystkimi, pozostając tylko i wyłącznie w kontakcie sama ze sobą. I 1. Czujesz już swoje ciało fizyczne. Czujesz, jak jest ci z nim dobrze. 2. Poczucie siły i lekkości. Ale też przyjemności wypełnia całe twoje ciało. Jest ci z tym bardzo dobrze. I 3. Otwórz oczy. Maćku, widziałam, że ty już byłeś aktywny od pewnego czasu. Tak, sobie biłem sporo notatek. I tak idąc od początku z tym człowiekiem na molo, to po prostu pasuje do mnie i idealnie. No, aż jestem tym zaskoczony, bo na przykład jak coś muszę zrobić na ogródkach działkowych, to lubię pojechać w sobotę albo w niedzielę rano, jak nikogo nie ma, jest cisza, spokój, tylko szum drzew, liści. Co do świata robotyki, takie coś też padło. No ja jako człowiek odczuwam wstręt i wręcz nienawiść do tych robotów człowiekokształtnych. Co do całego okablowania i tych kabelków, które wychodzą z mojej głowy, też jestem wrogiem transhumanizmu, także widzę tutaj jakieś przełożenie, że tak jakby to okablowanie, które mi szkodzi, nie podoba mi się. Bo już go nie ma. Mam nadzieję. Tak jakby to mi się nie podobało, że w realu powstanie coś podobnego. Nie lubię, jak myślę i szukam informacji. Tydzień temu miałem taką przygodę, że oglądałem w niedzielę film Ucieczka Rogana o tym, jak są hodowani ludzie pod kopułą i uśmiercani w wieku 30 lat. I na koniec filmu rozbolała mnie głowa. Myślę sobie, dobra, położę się spać, wstanę rano do pracy, ból minie, nic z tego, ból nie minął, wziąłem w pracy pyraginę, jeszcze przez parę godzin mnie bolała głowa, także tak mi dowalają. Porażki są uwłaczające, tak, dokładnie to tak czuję. No i teraz też się czuję, że nie pasuję do tej cywilizacji. Jako człowiek z moimi zainteresowaniami, no praktycznie z nikim na te tematy nie rozmawiam. Jeden szczegół tylko mi się tutaj nie zgadza, to sobie zapisałem, że komu to moje ciało subtelne powiedziało, że nie ma konstruktu. No ale jednak Asia powiedziała, że ktoś tą pułapkę reinkarnacyjną stworzył, działa jak tornado,
ale potem jej używają inne cywilizacje, także nie wiem, nie wiem. Nie, 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 to nie jest tak, że nie ma. Znaczy pewnie tak. Sobie za chwilkę zatrzymamy nagrywanie, przesłuchasz sobie sesję jeszcze raz, to sobie pewnie te informacje różne wyłuskasz, tylko ja chciałam już zatrzymać nagrywanie i zapytać, czy będziesz się publikować sesję? Nie wiem, jeżeli chcecie wstawić na YouTube'a, no to za moją twarzą proszę to okienko wyblurować. Dobrze. Jeżeli jest na tyle ciekawa, no to no nawet jestem za, no bo być może komuś to pomoże też. Dobra, no to ja już zatrzymuję nagrywanie i już będziemy sobie dalej rozmawiać.